30 dodać puste pole równa się 50. Czyli widzimy, że mamy do czynienia z pełnymi dziesiątkami. 3 dziesiątki dodać nie wiadomo ile dziesiątek ma nam dać w wyniku 5 dziesiątek. 3 dodać 2 to jest 5, czyli do 3 dziesiątek muszę dodać 2 dziesiątki, żeby dostać 5 dziesiątek. A 2 dziesiątki to się zapisuje jako 2 i 0, 20. 30 dodać 20 to jest 50, czyli jak popatrzymy na to, z drugiej strony, to jak od 50 odejmę 30, no to zostanie mi 20. Jak od 5 dziesiątek odejmę 30, zostaną mi 2 dziesiątki. Sprawdźmy, zgadza się i zróbmy następne zadanie. 10, dodać puste pole, równa się 50. No to jedna dziesiątka, dodać ile dziesiątek, żeby było 5 dziesiątek. No trzeba dodać 4 dziesiątki, czyli 40, czyli jak od 50 odejmę 10. To zostanie mi 40. 50 odjąć 10 to jest 40, bo 5 dziesiątek odjąć 1 dziesiątka to są 4 dziesiątki. No to zróbmy jeszcze jedno zadanie. 90 odjąć 40 to jest to samo co 9 dziesiątek odjąć 4 dziesiątki, bo 40 to są 4 dziesiątki, więc tutaj wpisuję czwórkę. Czyli 90 odjąć 40. To jest to samo, co 9 dziesiątek odjąć 4 dziesiątki. 9 odjąć 4 to jest 5. Czyli 9 dziesiątek odjąć 4 dziesiątki to jest 5 dziesiątek. Tutaj wpisuję piątkę. A piątka w miejscu dziesiątek to znaczy, że mamy 5 i 0. 5 dziesiątek to jest 50. Czyli 90 odjąć 40 to jest 50. Zgadza się.